Podobnie jak w minionych dwóch dekadach, do rąk osób i instytucji wyróżniających się w różnych aspektach lokalnego życia społecznego i gospodarczego trafiły w minioną sobotę statuetki Włócznia Ćwingów. Nagrodę prezydenta, a ściśle mówiąc trzy nagrody, przyznaje kapituła, dwie kolejne to osobisty wybór włodarza miasta. 21 razy spotykaliśmy się na gali Włócznia Ćwingów po to, żeby zaprezentować, podziękować osobom fizycznym, naszym jednostkom, różnym organizacjom za to, co czynią, robią każdego dnia na rzecz naszego miasta, jego rozwoju. Na pewno takich instytucji, takich organizacji, takich osób w Suwałkach mamy wiele, ale raz do roku jest świetna okazja, żeby pokazać, zaprezentować ludzi i organizacje sukcesu i to czynimy od 21 lat. Nagroda zarówno nobilituje, jak i zachęca innych do pracy na rzecz lokalnej społeczności, podkreślił prezydent. Statuetka ma też znaczenie symboliczne. Symbol związany z ludem bardzo dzielnym, który kiedyś w dalekiej historii tutaj zamieszkiwał i cieszę się niezmiernie, że ta nagroda jest bardzo dobrze odbierana. Troje z piątki tegorocznych laureatów wskazała kapituła, dokonując wyboru spośród propozycji przedłożonych przez mieszkańców miasta. Jolanta Matulewicz odebrała nagrodę przyznaną żłobkowi miejskiemu. Instytucja została uhonorowana za profesjonalną opiekę i pracę edukacyjną z najmłodszymi mieszkańcami miasta. To jest dla nas ogromne wyróżnienie. Ta nagroda jest dla nas naprawdę sukcesem i ogromnym wyróżnieniem. Odbierając statuetkę podkreśliła: jestem dumna i zaszczycona, że w imieniu instytucji mogę odbierać tak szacowną nagrodę. Ale instytucje tworzą ludzie. A są to ludzie niezmiernie ambitni, kreatywni, z pasją, z profesjonalizmem, ale przede wszystkim z ogromną empatią i wrażliwością na potrzeby małych dzieci. Pozwólcie Państwo, że ja z tego miejsca podziękuję całemu zespołowi, wszystkim pracownikom obecnym i byłym za trud i za pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Miejski żłobek ma pod opieką w trzech swoich placówkach ponad 300 dzieci. Na miejsce w nim oczekuje drugie tyle. Te dane świadczą o tym, że w ostatnich latach instytucja znacząco się rozrosła i cieszy się znakomitą opinią. W planie nieodległym jest utworzenie kolejnej placówki. Kolejną osobę uhonorowaną nagrodą zaprezentował wiceprezydent Suwałk Roman Rynkowski. Słowem, które najbardziej wiąże się z tą osobą, jest teatr. Teatr w różnych odmianach. Teatr, który nieraz wiąże się z odtwarzaniem wydarzeń z przeszłości. I proszę sobie wyobrazić, że nieraz te odtworzenia, takie ja przynajmniej mam wrażenie, są może nawet lepsze niż oryginał. Włócznie Ćwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także za inicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych otrzymuje pani Mirosława Krymska. Wieloletnia praca pani Mirosławy Krymskiej to nie tylko rozbudzanie zainteresowania wśród publiczności, ale przede wszystkim angażowanie mieszkańców miasta do spróbowania własnych sił na scenie. Odkryła wiele niezwykłych talentów, nauczyła podstaw pracy na scenicznych deskach i rozmiłowała na dobre w sztuce teatru. Dziękuję bardzo za uznanie mojego zaangażowania w tworzenie kultury w Suwałkach. Jestem przekonana, że przyznana mi Włócznia Ćwingów stanowi nie tylko uznanie dla mojej pracy, ale także potwierdza znaczenie kultury w naszym mieście. Traktuję ją zatem jako nagrodę dla wszystkich wspaniałych, utalentowanych ludzi, którzy tworzyli i tworzą teatr w Suwałkach. Mam to szczęście, że moja praca jest jednocześnie moją pasją i zawsze starałam się tworzyć przestrzeń dla innych taką, która daje odwagę i siłę, by zdobywać lądy na pozór niemożliwe.
jeszcze w zielone gramy. W 2022 roku Mirosława Krymska została również uhonorowana nagrodą imienia Haliny Machulskiej. Za tymi osiągnięciami stoją konkretne osoby, ludzie, cała rzesza ludzi. Tak jak często mówię, moja teatralna rodzina. Jestem dumna i rzeczywiście traktuję tę nagrodę jako nagrodę dla wszystkich wspaniałych, kreatywnych ludzi, którzy przez te lata przewinęli się przez wcześniej Młodzieżowy Dom Kultury, teraz Suwalski Ośrodek Kultury, którzy tworzyli, ale teraz też tworzą teatr. To są już kolejne pokolenia. Jestem zaskoczona tą nagrodą, ale jednocześnie bardzo wdzięczna, bo to też pokazuje, że teatr w naszym mieście jest zauważany, doceniany. Teatr jest miejscem niezwykłym i magicznym. To nie tylko sztuka, jak wskazuje laureatka. Ale teatr też temu służy, żeby się otwierać, żeby nawiązywać relacje, żeby móc się wzmacniać i też przełamywać pewne swoje ograniczenia, więc daje taką szansę i jest naprawdę sporo młodych ludzi, którzy zgłaszają się, chcą robić teatr albo być w zespole. Niekoniecznie to jest proces, to jest droga, tak? Czyli czasami poszukują grupy ludzi, którzy myślą podobnie, czują podobnie, chcą czegoś więcej niż kontakty, relacje społecznościowe w internecie. Prezentacji trzeciego werdyktu dokonał Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Suwalskiej Rady Miejskiej. Trzecią włócznią uhonorowano instytucję. Na czele każdej instytucji stoją ludzie, stoi jakiś szef, który porywa i bierze za sobą, a nie pcha. W tym przypadku również. Zatem z wielką przyjemnością informuję Państwa, że Włócznia Jaćwingów Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego oraz łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności, a także rozbudowę jednostki, która przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście, otrzymuje areszt śledczy w Suwałku. Praca w służbie więziennej nie jest ani łatwa, ani lekka. Mimo to w tutejszym areszcie pracuje olbrzymia rzesza ludzi. Ta nagroda to jest przede wszystkim podziękowanie dla prawie 250 funkcjonariuszy i pracowników aresztu śledczego w Suwałkach, którzy na co dzień 24 godziny na dobę pracują ciężko z drugim człowiekiem. Często nasza służba jest służbą niewdzięczną, ale ta nagroda pokazuje, że jesteśmy zauważani, że wychodzimy do ludzi, wychodzimy do was. Dla mnie ta nagroda składa się z dwóch części. Pozwolicie Państwo, że jej nie będę rozmontowywał teraz, ale tak symbolicznie. Grot włóczni należy do funkcjonariuszy i pracowników, a podstawa należy do osoby, bez której mnie by tutaj nie było i bez której współpraca z miastem, z lokalną społecznością nie wróciłaby na odpowiednie tory. Pozwolicie Państwo, że zaproszę go teraz na scenę. Przed Państwem mój szef, mój kolega, pułkownik Wojciech Szczudło, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. Wojciech Szczudło, były szef Suwalskiego Aresztu Śledczego, zbudował podwaliny współpracy tej instytucji z lokalnym samorządem i społecznością. Kiedy 3 lata temu obejmowałem stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, współpracy w mieście na rzecz samorządu terytorialnego, ale także lokalnej przedsiębiorczości nie było w ogóle. Służba więzienna to nie tylko służba więźniom, jak to mówią z przekąsem co niektórzy, ale przede wszystkim służba mieszkańcom. I tą misję wspólnie z podpułkownikiem Arkadiuszem Kawałkiem, który kontynuuje ją, wykonujemy do dzisiaj. Mamy nadzieję, że praca skazanych, bo są to osoby pozbawione wolności, które niestety w swoim życiu zbłądziły, będzie wykonywana dla tego miasta w sposób najlepszy. Skazani znajdują zatrudnienie nie tylko na terenie miasta Suwałk, ale także u lokalnych przedsiębiorców, chociażby na terenie mojego rodzinnego Augustowa. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za to wyróżnienie.
Chciałbym również panu prezydentowi podziękować za współpracę, ponieważ moja blisko 20-letnia przygoda ze służbą więzienną za kilkanaście dni dobiega końca. Laureatem czwartej statuetki została kolejna instytucja, której działalność i uzasadnienie nagrody przedstawił przewodniczący tegorocznej kapituły Cezary Cieślukowski. Włócznie Jaćwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwał za wspieranie przedsiębiorców, za organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie, forum biznesowego, pogranicza, za zajęcia i konkursy dla młodzieży, rozwijające wiedzę z zakresu innowacji, przedsiębiorczości oraz, dodam od siebie, za liderowanie projektowi, którego możemy nazwać w skrócie Tania Energia dla Mieszkańców Suwałk. Nagrodę Włócznia Jaćwingów otrzymuje Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach. W imieniu parku nagrodę odebrał jego prezes Dariusz Bogdan. Miło jest myśleć, że są tacy, którzy w nas wierzą. I tym wszystkim chciałbym podziękować. Podziękować chciałbym rezydentom parku, naszym usługobiorcom i wszystkim tym, którzy nam pomagają. Serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować również panu prezydentowi, który nigdy nie zawahał się zwątpić w tę niewielką spółkę. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować moim współpracownikom, którzy naprawdę wkładają bardzo dużo serca w funkcjonowanie tak małej firmy, jaką jest Park. Serdecznie dziękuję. Prawdziwą euforię kilkusetosobowej publiczności wzbudził kolejny werdykt wskazujący laureata włóczni szczególnej, ozdobionej diamentem. Szanowni Państwo, to Fenicjanie w VII wieku przed naszą erą wymyślili dzisiejszy przedmiot pożądania ludzkości, czyli pieniądz. Ta nagroda związana jest z pieniądzem. Jak mamy ich za dużo, to gdzie idziemy? Do banku, żeby dobrze ulokować za wspaniały procent. Jak ich nie mamy, to gdzie idziemy? Też do banku, żeby pożyczyć, wziąć kredyt. Oczywiście jak najmniej oprocentowany. Szanowni Państwo, mamy taką instytucję w Suwałkach z olbrzymią historią. Ta historia sięga 1900 roku. Ona nie nazywał się wówczas bank, tylko kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, która zbudowała w Suwałkach resursę obywatelską, ten budynek dzisiejszego Muzeum Okręgowego. I świetnie sobie dzisiaj w dobie gospodarki rynkowej, rywalizacji pomiędzy dużymi bankami daje radę. Szanowni Państwo, Włócznie Jaćwingów z diamentem, czyli nagrodę prezydenta miasta Suwałk za ponad 120-letnią działalność i finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymuje nikt inny, tylko Bank Spółdzielczy w Suwałkach. W imieniu Banku Spółdzielczego w Suwałkach nagrodę odebrała jego prezes Monika Krupa, oklaskiwana przez klientów, udziałowców i współpracowników. Cudownie jest być tu ze znajomymi twarzami, przyjaciółmi i w tak cudownej atmosferze. Chciałabym tu jakby do tej włóczni poprosić ludzi, żeby pomogli mi ją nieść, ale prościej by mi było zejść z tej sceny i stanąć wśród was. Znakomita większość z was to są relacje z nami, ze mną. Dzięki wam jesteśmy. Bank Spółdzielczy w Suwałkach wspiera, tak jak pan prezydent zauważył, wszystkie inicjatywy, które są w Suwałkach. Wszystkie ważne inicjatywy wspieramy, jesteśmy, pomagamy, ale umówmy się, gdyby nie państwo, nie byłoby nas. Jestem przeogromnie szczęśliwa, że mogę być częścią tego miejsca, że mogę być mieszkańcem Suwałk, przy okazji prezesem Banku Spółdzielczego w Suwałkach. Pracować z tak wspaniałymi ludźmi
mieć w banku obok siebie tak wspaniałych udziałowców. Panie Marku, pan Marek Kurnowicz z żoną, kłaniam się nisko, to pana inicjatywa. Wiem, że pan o tą włócznię tutaj u pana prezydenta był i prosił, rozmawiał. Także bardzo panu dziękuję z tego miejsca. Bardzo. Chcę powiedzieć jedno. Bank Spółdzielczy to relacje. Bank Spółdzielczy w Suwałkach to relacje. Od 124 lat wspieramy, pomagamy, jesteśmy. I obiecuję, że będziemy. Zrobię wszystko, żebyśmy byli. I jeszcze jedno. Chcę państwu powiedzieć, że bez korzeni nie ma skrzydeł. Te 125 lat to ludzie, to troski, bóle, też tego banku, ale i miasta, które ukształtowały nas na taki bank, na jaki jesteśmy. I też chcę trochę prywaty tu przemycić. Pan Tomek Organek, który dzisiaj zagra, grał u nas na 120-leciu banku 4 lata temu. Przypomniał o tym pan siedzący przy stoliku numer 7, pan Szymon Bukowski wczoraj. Dziękuję, Szymek. Chcę powiedzieć, że to też nie przypadek, że dzisiaj dostajemy tu włócznię, a pan Tomek za moment zagra. Jego mama była naszą pracownicą. I obiecała mi jedno. Monika, zabiorę cię kiedyś na koncert Tomka. Już jest drugi. Jak góra daje, a wierzę w świętych obcowanie, to daje w obfitości. Ja myślę, że to nie jest ostatni nasz koncert, panie Tomku. Także zapraszam do cudownej zabawy, dziękując panu prezydentowi za tą włócznię z diamentem, bo to jest ogromne wyróżnienie. Życząc państwu wszystkiego najpiękniejszego i bycia klientem Banku Spółdzielczego w Suwałkach. To jest naprawdę fajna rzecz. Koncert Tomasza Organka wywiódł gości zza stołów, a artysta wraz z zespołem zaprezentował swoje utwory w zupełnie nowych aranżacjach. Porwał publiczność, która dzielnie wtórowała mu śpiewem i oklaskiwała pod sceną. Warto przypomnieć, że Tomasz Organek 2 lata temu za dokonania artystyczne i promowanie miasta na scenach muzycznych również został uhonorowany włócznią Jadźwingów.